Od pewnego czasu w licznych mediach reklamujących się jako prokobiece widoczna jest tendencja do jednomyślnego stawiania w pozytywnym świetle zjawisk, które do niedawna wzbudzały równie jednolitą, ale negatywną reakcję społeczeństwa. I o ile nie ma nic złego ani niepokojącego w samym poruszaniu tematów takich jak prostytucja, niewierność lub antynatalizm, to jednak jeśli ktoś nie tyle naświetla pewne postawy, ale wprost do nich zachęca lub przekłamuje ich ciemną stronę, zasadnym staje się pytanie, dlaczego? Natsu, była członkini Ligi X, stwierdziła w trakcie jednego z wywiadów, że założy konto OnlyFans, gdy przyjdzie na to odpowiedni czas. Po chwili zapytała, ile zdaniem prowadzącego powinna wynosić subskrypcja, by móc oglądać ją nago, a ten odparł, że zapłaci tyle, ile będzie chciała. Na co Natsu, skonfundowana, stwierdziła, poczułam się dziwnie, tak niekomfortowo trochę. Sytuacja ta dość dobrze obrazuje paradoks form stylu życia, które mogą wydawać się mieć same zalety, dopóki są na etapie idei i wyobrażeń, a wprowadzone w czyn natychmiast objawiają pełnię swojej natury, gdy otoczenie konsekwentnie z nimi rezonuje. Są prezentowane lub wstępnie przeżywane jako coś atrakcyjnego z niepisanym założeniem, jakby ich realizacja odbywała się w sterylnej próżni. Efekt? Kobieta pytająca o wycenę swoich nagich zdjęć i filmów, otrzymując odpowiedź, nagle uzmysławia sobie, że rozmowa naprawdę dotyczy sprzedaży jej intymności. Co więcej, potencjalnym zainteresowanym nabywcą okazuje się nie anonimowy człowiek, którego nigdy nie spotka, ale sam inicjator rozmowy. Jest to przykład brutalnego odarcia zarabiania na serwisach takich jak OnlyFans z zewnętrznej, marketingowej powłoki popularności, trendów i łatwego bogacenia się oraz odsłonięcia tego, co jest u podstaw zjawiska, sprowadzenia kobiecego ciała do roli produktu. Chwilowy dyskomfort internetowej celebrytki to jednak mało bolesne konsekwencje w porównaniu do tych, które może odczuć młoda kobieta zachęcona przez teksty i programy telewizyjne do sprzedaży swojej intymności. Ciekawym przykładem może być tutaj choćby program TVN Style z 2022 roku, w którym Agata Młynarska przeprowadzała wywiad z trzema, jak to ujmowała, sexworkerkami. Prostytucja została przedstawiona jako proces, w ramach którego nie dochodzi do sprzedaży ciała, lecz zwyczajnej usługi, jakby nie zawierała kontekstu naruszania intymności, wszelkich związanych z tym doznań, przeżyć oraz ryzyka. Jakby odbywała się w oderwaniu od materialnej rzeczywistości i była czymś względnym, abstrakcyjnym, ulotnym i efemerycznym. Zarówno terminy takie jak usługa lub sexworker są w tym przypadku sposobem na uczynienie rozmytym czegoś z natury klarownego i posiadającego jasny kontekst. Ma to sugerować, że mamy do czynienia z ucywilizowaną, bezpieczną usługą, stanowiącą dodatkowy sposób wyrażania swojej seksualności, niezależności i zaradności biznesowej. Przykładem innego zjawiska poddawanego stałej normalizacji i racjonalizacji są zdrady. Te bywają przedstawiane w publicystyce dla kobiet jako sposób na wyrównywanie rachunków lub naturalna konsekwencja zaniedbań ze strony partnera. Jak możemy przeczytać na przykład na łamach Wysokich Obcasów, mąż tyle razy zdradzał mnie w myślach, że moje zdrady fizyczne nie mają już znaczenia. Jestem o tym przekonana. Widzę, jak na plaży obserwuje młode dziewczęta, jak odwraca się na brzuch, by nie było widać jego erekcji. Inne teksty instruują mnie wprost, jak zdrady mogą odbywać się w trakcie samotnych urlopów lub wyjazdów służbowych. Jackowi mówię, że jadę z koleżanką, a on nie zadaje pytań. Zawsze mi ufa, zresztą nigdy na niczym mnie nie przyłapał. Rezerwuję kilka dni w hotelu. Mężczyznę do towarzystwa organizuję sobie zazwyczaj wcześniej. Czasem to kolega z pracy, ale raczej ktoś poznany na Tinderze. Kiedy mąż zajmuje się 12-letnimi córkami, Asia regeneruje się podczas samotnego urlopu, ale nie sama. Kiedy wracam, jestem lepszą żoną i lepszą matką, zapewnia. Więc chyba sama widzisz, że warto. Każda kobieta musi mieć jakiś swój sekret. Mój jest taki, że na urlopie zdradzam męża i nie sądzę, żebym wyrządzała mu tym krzywdę. Ten moment przed jest najfajniejszy, mówi Joanna, bo oni wtedy się tak bardzo starają, tak bardzo chcą mi się spodobać. Czuję tę adrenalinę i w głowie znów jestem nastolatką. Kocham ten stan, ładuje mi baterię na kolejne kilka miesięcy. W takich przypadkach publicystyka na temat związków potrafi stwarzać warunki do tego, by ukazać zdrady jako swoiste fizyczne i emocjonalne spa dla jednego z partnerów. Sposób na rozładowanie emocji, wypoczynek oraz nabranie energii i motywacji, by po powrocie być dla nich lepszą, bardziej dostępną i szczęśliwszą osobą. Jest to przykład wysoko skondensowanej racjonalizacji, której cel jest zresztą podany wprost. Chodzi po prostu o euforię, przyjemność, złamanie zasad. Prezentowane w licznych tekstach historie są przy okazji pełne przykładów, jak można łamać reguły wierności, ale jednocześnie być szczęśliwym, co może dodatkowo ułatwiać oswojenie się z taką wizją. Z jednej strony robiłam coś, w cudzysłowie, zakazanego, zdradzałam męża, ale z drugiej było mi z tym świetnie, opowiada Magda, która spotkała nową miłość w pracy.
Co ciekawe, w sekcji komentarzy natrafić można na wiele głosów zarzucających, że autorzy zarysowują alternatywną rzeczywistość, w której mężczyźni zdradzają, a kobiety przeżywają przygody, oraz że jest to promowanie rozbijania związków i jednostronnego dbania o relacje, w ramach którego to zawsze kobiety są poszkodowane. Nie zmienia to jednak faktu, że teksty tego typu stale pojawiają się, ponieważ przykuwają uwagę czytelników. Inny przykład uzasadniania braku wierności, tym razem znów powołujący się na autorytet nauki, możemy znaleźć w artykule ukazującym zalety poliamorii. Przeczytaliśmy sporo publikacji, w których psychologowie tłumaczą, że związek monogamiczny miał sens, gdy ludzie żyli 40 lat. Teraz ludzie żyją dłużej, zdradzają się, rozwodzą, przeżywają dramaty. Czy nie żyłoby nam się lepiej, gdyby poluzować ramy narzucone przez kulturę, przez system prawny? Gdybyśmy zaakceptowali swoją złożoną naturę, seksualność, emocje, potrzeby i rozszerzyli pojęcie związku, moglibyśmy doświadczać tego, czego w klasycznej relacji czasem szukamy latami, i to bez skutku. Brak wierności znów miałby być więc, tak jak miało to miejsce w przypadku prostytucji, sposobem na wyrażanie ludzkiej głębi, złożoności i potrzeb, które są ciemiężone przez zacofaną, sztywną kulturę narzucającą ludziom potrzebę wierności. Takie publikacje są gotowymi zestawami idei, argumentów i wyobrażeń, za pomocą których można wyciszyć lub uspokoić sumienie. Osoby, które już są na bakier z wiernością, znajdują w podobnych publikacjach liczne sposoby na to, by w mniejszym stopniu czuć się winowajcą lub całkowicie przestać nim być. Świat tekstów ocieplających temat zdrady, a nawet czyniących go atrakcyjnym, to jednocześnie rzeczywistość silnie zorientowana na afekt, doraźne, intensywne doznania oraz przyjmująca z otwartymi ramionami niedostatki w sile charakteru i zanik kręgosłupa moralnego, ponieważ te można nagle przedstawić jako formę wyjątkowości, ciekawości świata i otwartości na doświadczenia. Nagle to, co negatywnie świadczyłoby o czytelniku lub stawiało pod znakiem zapytania, to czy w ogóle dojrzał do bliskiej relacji, okazuje się czymś na kształt naturalnej potrzeby, której nie należy poddawać ocenie. Co więcej, sugeruje się, że wszelkie formy seksualnego wyrazu, również te antyspołeczne, takie jak zdrady czy prostytucja, nie powinny podlegać ocenie, gdyż byłby to tak zwany slut shaming. A jak możemy dowiedzieć się z innych przykładów skierowanej do kobiet publicystyki, w definicji slut shamingu mieści się również na przykład sugerowanie kobiecie, by traktowała samą siebie z szacunkiem, lub zakazywanie w szkołach przeseksualizowanego ubioru. Co w takim razie miałoby regulować tę przestrzeń życia? Jak ujmuje to kulturoznawca Klementyna Szczuka na łamach Vogue, naprawdę właściwe jest tylko to, z czym ktoś czuje się dobrze i nikt nie ma prawa tego oceniać. W ten jednak sposób sugeruje się kobietom niemal dziecinne podejście, w którym ocenianie postaw i zachowań odbywa się nie przez pryzmat tego, czy coś jest dla kogoś dobre, ale czy wywołuje to w danej chwili pozytywne emocje. Wszystkie takie przekazy kulturowe łączy to, że serwują pozytywny obraz zachowań toksycznych, które w praktyce z dużym prawdopodobieństwem mogłyby prowadzić do szkody dla danej kobiety i ludzi w jej otoczeniu. Tego typu media i programy, które przedstawiają się często jako prokobiece, w istocie karmią uprzedzenia swoich czytelniczek i zachęcają do impulsywnych zachowań, żeby wyłudzić od nich kliknięcia i subskrypcje. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że szkodzą im dla własnego zysku. Co z kolei prowadziłoby do pytania, co dokładnie prokobiecego jest w takich mediach i programach. Z drugiej strony zwróćmy uwagę, że próby normalizowania wśród kobiet sprzedawania własnej intymności, transakcyjnego traktowania seksu czy nawet zdrad w istocie kreują wyjątkowo negatywny obraz samej kobiecości. Jeśli bowiem zdrada jest dla kobiety czymś wyzwalającym, to jakie podejście do kobiet sugeruje to mężczyznom, którzy czytają takie informacje? Jeśli sprzedawanie własnej intymności jest dla kobiety czymś zupełnie normalnym, to czy mężczyzna może jej to sugerować albo nawet tego oczekiwać? Wszelkie treści medialne normalizujące takie zachowania oddziałują nie tylko na kobiety, ale także na mężczyzn i bywają ochoczo zagospodarowywane, zwłaszcza przez środowiska postulujące patrzenie na społeczeństwo przez pryzmat wojny płci i sugerujące, że przedstawicielki drugiej płci są kimś, kogo należy wykorzystać, jeśli sam nie chcesz zostać wykorzystanym. Kolejnym elementem regularnie powtarzającym się w tego typu publikacjach jest negatywny wizerunek macierzyństwa. Żałuję macierzyństwa, kiedy bycie mamą bywa cierpieniem, a nie spełnieniem. Czuję, jakby część mnie umarła. Kobiety, które żałują, że zostały matkami. Żałuję, że zostałam matką, choć kocham moje dziecko. Tak, żałuję bycia mamą. Kobiet, które żałują macierzyństwa, jest więcej niż sądzimy. Żałowanie macierzyństwa nie jest równoznaczne z nienawiścią do dziecka. To przykładowe tytuły artykułów na temat macierzyństwa publikowanych na portalach skierowanych do kobiet. Z jednej strony samo naświetlanie trudów rodzicielstwa jest oczywiście zasadne, ale zwróćmy uwagę, że nagłówki tego typu dają raczej obraz nachalnego, powtarzalnego zniechęcania do rodzicielstwa. Co więcej, mogą one sugerować, że poważnym problemem społecznym jest dziś nadmierna liczba dzieci
a w istocie jest dokładnie odwrotnie. Negatywne nastawienie do macierzyństwa promowane jest w realiach postępującej w Polsce katastrofy demograficznej, która, jak ostrzegają eksperci, odbije się negatywnie na wszystkich aspektach życia społecznego. Według badań CBOS-u co 10. Polka nie zamierza w ogóle mieć dzieci, a w przedziale wiekowym 18-24 lata nawet co 8. I odsetki te rosną. W takich realiach klimat medialny kładący nacisk na dalsze pogłębianie tego problemu jest rażąco społecznie nieodpowiedzialny. Zwróćmy także uwagę, że taka retoryka stawia w złym świetle całkiem sporą część kobiet, które jednak posiadają dzieci. Jak omawialiśmy to w jednym ze starszych materiałów, eksperci ostrzegają, że panujący w wielu mediach internetowych pogardliwy język wobec matek i macierzyństwa prowadzi do zniekształcenia obrazu kobiety posiadającej dzieci i do tego, że ludzie domyślnie kojarzą rodzicielstwo negatywnie. Do czego mogą prowadzić wspomniane tematy, postulaty i sposoby patrzenia na rzeczywistość? Możliwe, że mają one swój częściowy udział w tym, że psychoterapeuci pracujący z osobami dorosłymi coraz częściej stwierdzają, że narcystyczne zaburzenie osobowości staje się znakiem naszych czasów i jest diagnozowane częściej niż kilkanaście lat temu. Usilne racjonalizowanie rozwiązłości, ekspansywnej seksualności i braku wierności może przyczynić się do zwiększania się liczby osób mylących przeżywanie silnych emocji z podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji. W ten sposób budowalibyśmy społeczeństwo niezdolne do osiągania długoterminowych celów, ponieważ w myśl tych idei po drodze może dojść do coraz większej ilości wydarzeń, które zinterpretujemy jako uzasadniające nagłe zmiany w trasie. W atmosferze podejrzliwości do mężczyzn, przerażania wizją macierzyństwa jako formy udręki oraz w warunkach sprzyjających przeżywaniu licznych negatywnych skutków ubocznych związanych z rozhamowaniem sfery seksualnej, może to szczególnie utrudnić wchodzenie w satysfakcjonujące związki i zakładanie rodzin lub doprowadzić do rozpadania się już istniejących relacji, które, gdyby okazać im uwagę i cierpliwość, mogłyby być przecież perspektywiczne i owocne. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.